Hej, po długiej wideo nieobecności wracam do Was z kolejną mini wideo recenzją. Tym razem jest to Czarnoksiężnik, Władca Wilków, Juraja Czerwenaka. Powieść, którą z powodzeniem możemy porównać do staroangielskiego Beowulfa, jako że zarówno historia, jak i sam bohater mają w sobie wiele odniesień do czasów pogańskich oraz do folkloru. Niemniej jednak istnieje jedna zasadnicza i bardzo ważna różnica. O ile Beowulf nawiązywał do historii Skandynawii, o tyle Władca Wilków, to nasza rodzima, słowiańska historia, nasze pogańskie zwyczaje, wierzenia, nasz folklor. Właśnie to jest największym plusem tej powieści. Juraj Czerwenak nie szuka natchnienia wśród dalekich, mroźnych krain, ale opisuje historię bohatera, który jest nam o wiele bliższy. Warto zauważyć także, iż Czarnoksiężnik, Władca Wilków nie jest czystą fantastyką, ale fantastyką historyczną, tak więc powieść jest nam zasadniczo bliższa niż w przypadku historii, która nijak nie odnosi się do naszego realnego świata. Co więcej, autor tworzy swoje postaci w sposób naprawdę fantastyczny, ponieważ kreuje je powoli, pozwala nam poznać je pod różnym kątem, a co więcej, sam Rogan nie jest pewny tego, co w sobie kryje. Tak więc wraz z nim odkrywamy pewne mniejsze bądź większe tajemnice, które wiążą się z jego przeszłością, z jego pochodzeniem i bądź co bądź, także przyszłością, którą będziemy mieli okazję poznać w kolejnych częściach serii. Na uwagę zasługuje także fakt, iż nasz epicki bohater ma u swojego boku interesującą drużynę, w której skład naturalnie wchodzi wilk. Jest to tym bardziej interesujące, iż wilki są związane dość mocno z niektórymi naszymi wierzeniami i elementami folkloru, a co więcej, wręcz idealnie pasują do epickiej powieści, w której historia łączy się z niesamowitą i naprawdę niedocenianą mitologią słowiańską. Tak więc mam nadzieję, że z chęcią sięgniecie po Władcę Wilków i dacie szansę powieści, która naprawdę zasługuje na uwagę i na miłość czytelników, ponieważ pozwala nam na poznanie samych siebie, naszej historii, a także na docenienie tego, co posiadamy, czego często nie dostrzegam. Tak więc zachęcam i zapraszam do przeczytania recenzji znajdującej się poniżej. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!